Dobra, uruchomimy sobie samochód ten pierwszy. Tutaj to jest osobówka na 4, nie? Tak, tak, tak. Dzik tutaj jest. O, ten jest zajebisty. Ten ma więcej. Oj, byczku. Tylko teraz tak, tu silnik da się chyba ogarnąć. Tamten jest mniejszy, ten jest większy. Oj, ten już jest spoko. Czemu mi ktoś nie powiedział, że dwa razy świeca jest potrzebna? Mówili. Nie. To zależy od samochodu. Jedna ale mam, słuchaj. Chyba, że do małego samochodu. Stoi. Dobra, to mały samochód mogę wziąć. Ale ten, co tu stoi, Bonkol wymaga wszystkiego po jeden. Ja wiem, to ten tutaj też chyba będzie potrzebny. Mam dwie świece? Nie, to... A, mam. Dobra, to bierzemy duży. A tu są, wiecie, że dodatkowe silniki jeszcze w tym bydlaku? Będziemy potem takiego drift robić, czy nie? Tak, ja... Stary, ja chcę no, zrobić oczywiście. Mistrzostwa, jak robiłem te wyścigi. O nie! Jak się wychodzi? A, tak. Gdzie paliwo się daje tutaj? Z tyłu? Do baka. Czego trzeba, żeby... Żeby... Jeździ. Tylko teraz tak. Silnik... Metal? Ale ja mam metal. To jeszcze w ten wysokiej jakości metal trzeba? Haku. O fuck, to ja nie wziąłem ze sobą haku. A ten mały? Aha. Gdzie na odpoście jest ten stół? Wiesz co? Jak jesteś... Może dojadę, zobaczymy. Tam gdzie jest sklep, to nie? To się jakby odwróć. To jest gdzieś w rogu, w środku. Jak masz ten sklep General po lewej stronie, co nie? To pod nim na mapie. General po lewej? Tak. No, wolno jedzie ten bydlak. Teraz powinieneś w twoje prawo, jak patrzę na mapę. Mamy tylko dobra, jeden silnik uruchomiony. Dobra, nie ma sensu. No. Panowie. Jest. Ten duży jest fajny. Tylko jest problem, bo on po prostu, on jest na trzy silniki nawet, nie? Możesz maksymalnie dać chyba. I on jak jest taki duży, to on dużo waży, więc jeżeli działasz na tylko jednym silniku, to się tak strasznie ciągnie. Ej, wydropiłem kamerę CCTV, chcemy to? Tak, tak, tok! Trzeba. Bo to się z tego robi kamery później, no. O, tak, byczku. Upewniam się, bo bym przemielił. Właśnie, Bonkol, bo ty nie wiesz, a już dostałem wczoraj jako pierwszy chyba leak-up. A będą eventy robione normalnie na serwerze. Już podobno jest kilka pomysłów. To dobrze. Plus możliwe, że będzie takie oblężenie zamku, jak ty kiedyś na streamie u siebie robiłeś. O! To by było. To by było kozak. Trzeba by było się podzielić, no. Ej, fajnie, jak będą eventy. No, eventy są spoko. My kontra cała reszta. Stary, ale dobry jest ten wozik. Jak ja robiłem wyścigi dla serwerze z widzami, to przyjechali tacy, co mają trzy silniki, nie? Stary, pełna moc tam była. Ja taką trasę zrobiłem. Się rozwalali. Ty, ale czerwona ikonka jest pompy, nie? To dupnie chyba. Thank you.
Największy jest problem, że ten samochód nie ma siły, żeby pod górkę wjeżdżać, nie? No to super samochód. Nie, bo on jest rozwalony, muszę podjechać i go na warsztat i go zaraz ulepszymy. Aha. On jak ma... On jak już jest uszkodzony, to mu spada jakby wydajność, moc. Jezu, ale sobie zrobiłem opiekę i mieszaną. Włosko, polsko, amerykańska. Ło kurwa! To co to tam jest? Spaghetti. Ciul mięsa, ciul sera, a teraz, że polska... To... Schabowego dokroiłeś! Nie! Kiełbasę! Na oscypku z serem. Na oscypku szpageta. Ale bardzo dobra. Takie, wiesz, serowe, ciągnące się. Panowie... O kurwa. No to żeśmy zajechali. Stąd? Spokojnie, wrócę tu i naprawimy. Już niedaleko jestem, patrz. Ile? No chłopie, no... Górami. Dobra, trzeba tego. High quality metal, dawać. Idę po to. Parę sztuk. Co mam robić? Cała baza się despawnuje i samu? No wiesz, kurde, no co ja ci mogę powiedzieć? Co? No, pięciu chłopa było, nie wiem czemu się despawnuje. Nie dopilnowali, może to, może tak ma być, może to ma być nauczka. Nie wiem. Taka gra. A to oni się pytają, czy widzowie? No widzę random Bruce, bo mówi, że pod chatą samu, że mu się despawnuje. No bo pewnie... Kurde, czemu mu się despawnuje? No wiadomo, że nie dołożyli do tego, do cupboarda kamienia, czy tam tego, co się decayuje, nie? Mhm. Ja Bruce'a nie podpuszczam, ale... Nie dołożysz jej kamienia. Niech to zrobi. Jakby nie... ja nic nie wiem, no nie? Ja bym dołożył kamienia. Ale w sumie i tak za... Ja przypominam, że chłop mnie na siekierkę metalową na starcie oskamował. Co, Bruce? Nie, i samu. Aaa, no bo to miał jest oszust. Miał mi dać czapkę z latarką, zabrał sobie siekierę, a czapki z latarką mi nie dał, no nie? Jaki samu, to dycha. Ej, to nie ja. Stary, biorę wszystko ze sobą. Idę po ten samochód, tylko nie wiem, gdzie ten samochód już zostawiłem teraz, w tym momencie. Właśnie, Bruce, nie chce się dogadać co do kopalni HQM? Bo na pewno HQM będzie dużo potrzebował. Można by było się nią tak po ludzku podzielić, to nie? Na dwa teamki, w sensie my i on. Bo wiem, że skoro już u ciebie na czacie siedzi, to może powiedzieć, co o tym sądzi. Chyba, że nie chce, więc... Kopalnia High Quality Metal, ale ona po prostu, trzeba jej dawać paliwo jakieś? Tak, dajesz jej paliwo, a ona ci kopie normalnie ten metal. Ale paliwo czy ropę? Paliwo niskiej jakości. Ja wiem, że mechanik, no spokojnie. Dobra, gdzie jest samochód? Dobra, widzę, jara się. Tylko jest pytanie, czy jak się już pali ten samochód i ma zero, czy dalej da się go naprawić? Jest repairable, zobaczymy zaraz. Bierzesz taśmę klejącą, łatasz mu dziury, no i petarda działa. Mike, zobacz sobie tego Discorda. Bo Kiślu ma... Zaraz obczaję. No. Przyszedł Brusik. Siema. O! Nie słychać jak coś. Już nawet nic nie mówi, więc... Halo, halo, słuchajcie mnie teraz? Słychać cię, no. Słuchajcie, baza i samu jest loaded. Ja tu mam C4 z 10 kasiarki. To znaczy, jego cała baza jest totalnie otwarta. Wszystko. Jedynie drzwi są nieotwarte do jego TFIK-a. To znaczy, są zamknięte.
I to mu wszystko zniknie, to nie wiem, czy mam to dla siebie wziąć, czy ja mam mu to przechać u mnie w bazie. Bartmana się zapytaj najlepiej, z adminem, to on będzie wiedział, co zrobić. No spytaj się, albo niech on, jeżeli ma czas, to normalnie na adminie niech wejdzie i mu w szafę wsadzi po prostu rzeczy, żeby mu się nie rozkładała. Ale on będzie musiał mu tą całą bazę naprawić. A on musi jeszcze zamknąć, jest otwarta już, tak? Ona się naprawi, jak będzie ta, dołożona. To nie, ona, on mu, jedna, wydaje mi się, że dwie trzecie bazy już mu zniknęła. Praktycznie. Został kwadracik i trochę honeycomba, nie? Ty, ja czekajcie, odpalę streama na Discordzie wam. Ekran udostępnię, no wam pokażę. Bruce, nie, bo mi zaraz gołą babę pokażesz, stary, tam. Ja już wiem, co ty chcesz załatwić nam bany. To jest twoja taktyka, stary, na Twitchu. A możesz nie pokazywać widzom, proste. Dobra, macie streamek? Macie mój streamek? Ja. Yep. Zobaczymy. No, o Jezu! Ej, naprawdę! O! Bo oni na nas farmili. Także, wiecie. No zobaczcie, tu jest drzwi do Tifika. Mógłbym je nawet ich te czwórką jebnąć, ale no nie wiem co robić. Na wszystko, i to normalnie tak się rozwaliło im. No jeszcze jest embargo na takie rzeczy, nie? Jak wysadzanie rzeczy ze czwórką. No właśnie, dlatego ten, no nie. Bo to niby się nie podpisuje, bo nie zrajdowałeś, nie? Ich jakby wina. Ale też potem, żeby się nie zradzili. No, nie wiem, mam to wziąć do bazy, im to oddać, się z nimi później dogadać? To chyba będzie przyjacielskie, nie? No, chyba ta. Znaczy, no, Bartmana się spytaj. O, siema Bartman. To jest ciężka sprawa. Siema, co tam? Bartman, zobacz, odpalę streama na Discordzie i sam zobaczysz, co z tym zrobić. Baza i samu się zniszczyła, co nie? Bo tam zapomnieli dołożyć, a twój rzeczy, a tu wiesz. Zobacz, ja znalazłem bazę i samu, praktycznie cała już zniknęła. Prawdopodobnie zniknie w przeciągu 8 godzin. No to wbiją akurat. No ta, ale bazę... O Jezu, co to? A, bo on kolfurą popyla, dobra. Widzisz, Bartman, i co z tym zrobić? No, ja jestem obładowany ich itemami, ktoś może to wziąć. W sumie ja, albo ktokolwiek inny, nie? Nie wiem, czy mam to im przechować, czy ty wrzucisz im do Tifika, Stone'a. No mega słaba sytuacja. Jestem w stanie im tą bazę naprawić, nie? Jestem w stanie im tą bazę naprawić. Możesz tą czekę rzucić i w sumie to będzie taka, wiecie, jakby... wina za to, że tam kamienie nie dołożyli. Nie mam drewna też. Mam rzucić czekę im tą bazę naprawić? No, jeśli dałbyś radę, to byłoby super, no. Dobra. Ja ci później zwrócę, po prostu wbiję na drugie konto z adminem i ci tam zwrócę materiały. Nie, samochodzik. Ta C4 to jest ich. Aha. Mamy samochodzik, słuchajcie, pierwszy. Teraz tak, kwestia jest taka, że jak widzicie, taki samochodzik to jest pojedynczy i go się nie da już zmodyfikować, nie da się doczepić tu nic do niego, więc trzeba po prostu znaleźć od razu samochód jakiś podwójny czy potrójny, ten, który ma takie przęsło. I dzięki temu będziemy mogli na samochód dawać moduły. Samochody, jak znajdziemy lawetę, znaczy lawetę, co ja gadam, podnośnik warsztatowy, to wstawia się go na podnośnik, podnosi i do tego jest elektryka potrzebna właśnie, nie? Że możemy dowolnie na przykład zmieniać. To jest jeden silnik, możemy takich silników dać kilka i wtedy on ma większą moc, ale możemy dać tylko jeden czy dwa silniki i dać na przykład opancerzony pojazd, bo są takie zamykane kabiny, gdzie jest tylko takie małe okienko i wtedy można takim mini czołgiem jechać na akcję. Tylko że niestety w samochodach wreszcie jest jeden mały problem. Samochody wreszcie strasznie łatwo są, jak przed chwilą zobaczyliście, strasznie łatwo się psują od samej jazdy. A już nie mówię, jak ktoś będzie strzelał w to w ogóle, ale od samej jazdy już można go zepsuć. Więc w ogóle to, że my mieszkamy tutaj, troszkę się kłóci z tym pomysłem, żeby mieć tu samochody, bo przeważnie powinno się przy głównej drodze robić właśnie jakąś bazę z samochodami, z garażem. No bo jak tutaj będę jechał, to ja 1/3 wytrzymałości zepsuję, nie? No chyba, że tutaj jakąś dróżkę, tędy koło kopuły jest płasko. To można by było tędy prawdopodobnie, zobaczcie, że tu jest las, ale to ona jest płaska w miarę ta ścieżka, więc ja spróbuję przejechać tędy koło kopuły, czy to jest aż do tej drogi tutaj na przykład jakieś takie rozsądne. Okej. Okay.